twoich prawdziwych źródeł? Ach, no na pewno nie, bo moje prawdziwe źródło to nie ma nic wspólnego z rock'n'rollem, bo ja się wychowałam na Edith Piaf. A to z rock'n'rollem chyba ma mało wspólnego, w ogóle na francuskiej piosence. Natomiast rzeczywiście moja młodość to jest muzyka rockowa, to są Dorsi, Rolling Stonesi, Beatlesi, Animalsi, Clapton, Mayall, tu można wymieniać długo. To są czasy hipisowskie, moja taka wczesna młodość. Natomiast rock'n'roll to jest kolekcja, dla nas też ciekawostka, dlatego że po raz pierwszy mieliśmy okazję usłyszeć 60 minut rockowej, rock'n'rollowej, szybkiej, dynamicznej naszej własnej muzyki w takiej pigule, bo to jednak jest 60-minutowa piguła, to jest coś. I daliśmy to ludziom do posłuchania, a w tym wypadku jeszcze i do obejrzenia. No właśnie, po raz kolejny współpracujesz z Mariuszem Grzegorzkiem. Co to, na czym to ciągle polega? Ja się zawsze pytam, skąd ta wielka miłość i porozumienie między wami? Nie jestem jedyną osobą, wiem skądinąd, że wszyscy, którzy pracowali z Mariuszem, a nie mają tej okazji, nie mają tego szczęścia, żeby z nim pracować, cierpią z tego powodu. No Mariusz jest fenomenem. To jest osoba niezwykła i szkoda, że jest mało takich Mariuszów. Rock and Roll to kolejna płyta. Czy ta płyta wyznacza jakiś szczególny etap w waszym życiu, w życiu Manamu? To znaczy, to jest taka płyta, która pokazuje dużo etapów z naszej działalności muzycznej, bo rock'n'rolle, które znalazły się na tej płycie, czy te utwory rockowe, wolałabym je tak nazywać, te rock'n'rolle, tytuł to jest, powiedzmy sobie, pewnego rodzaju taką metaforą i małym przekłamaniem, jak to z tytułami zresztą bywa. Więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że obecne są wszystkie dynamiczne, szybkie utwory od pierwszej do ostatniej płyty. I to jest być może w tym wszystkim najciekawsze. Ta płyta i ten koncert nagrane były w Krakowie. Tak, w Łęgu. Kraków w ogóle dużo znaczy w twoim życiu. Przecież tam masz mieszkanie, tam też wyrosłaś. Słyszałam o wielkim wpływie nawet piwnicy pod Baranami na twórczość Manamu. To znaczy może na twórczość nie, bo to jest niemożliwe, chociaż powiedziałabym, że ten klimat absurdu, który towarzyszył piwnicy przez cały czas w ich programach, na czym ja się też wychowałam i jakby przesiąknęłam tym, bo czym skorupka za młodu nasiąknie. I taka jest prawda, bo ja miałam chyba 16 lat, jak po raz pierwszy trafiłam do piwnicy. No jest to taki chłonny wiek. I napatrzyłam się i nasłuchałam się rzeczywiście natrafiłam na najcudowniejszy kabaret świata. Bo chyba tak można o piwnicy powiedzieć, że ta piwnica tego okresu to było coś nie z tej ziemi. A wpływy? Tak, dużo nas nauczyła na pewno. Nauczyła mnie patrzeć pewnie w inny sposób. Nauczyła mnie pewnego dystansu, ironii, uśmiechu. Nawet z rzeczy, które, z sytuacji, które są do płaczu bardziej niż do śmiechu. Dużo jeździsz po Polsce. Gdzie teraz koncerty? Bo zdążyliśmy cię chwycić między jednym a drugim wyjazdem. Gramy teraz koncerty. Właśnie tutaj powiem, że my się przygotowujemy w tej chwili do nagrywania nowej płyty. Tu jest wprawdzie rock'n'roll, czyli nasza kolekcja, ale teraz przez kwiecień i maj nagrywamy zupełnie nową płytę, którą wydajemy we wrześniu. I gramy teraz cykl koncertów sześciu, na których ogrywamy nowy materiał. To jest takie, ja idę tropem Edith Piaf i gramy koncerty na prowincji, ogrywa się ten materiał z publicznością i jest to no, bardzo emocjonalne przeżycie, dlatego że wychodzimy ze studia, czyli z pewnego takiego bardzo zamkniętego, hermetycznego jaja, żeby spotkać się z publicznością, z materiałem, którego sami do końca nie jesteśmy pewni. A ta publiczność reaguje zawsze bardzo spontanicznie. Nie zawsze, ale wczoraj zagraliśmy po raz pierwszy 3 utwory. Dzisiaj chcemy zagrać następne 3 nowe, czyli 6. I publiczność reagowała cudownie, ale w ogóle była wspaniała i ten koncert był też cudny. Także mogę tylko publiczności w Radomiu jeszcze raz podziękować, ponieważ my nie graliśmy dawno koncert, 4 miesiące to jest dużo. No i te 3 nowe utwory, a to jest po prostu wielkie przeżycie, wielkie. Karo, powiedz, jak ty to robisz? Jak to się robi, żeby 19 lat istnieć na tym rynku i zawsze na topie, zawsze sukces? Wiem, ja powiem krótko, niesłychanie kocham robić to, co robię i jakby jest to racją mojego bytu i chciałabym, żeby to trwało jak najdłużej, chociaż
ja jestem z tych miłośnic, które nie chcą być kochane na siłę. Także dopóki chce mnie ten, z którym jestem, i ci, dla których robię to, co robię, to jestem. Mówię, że kocham, ale jak nie będę kochana, to pazurami na pewno nie będę o swoje walczyć. Po prostu zniknę, zejdę, świat jest piękny, może gdzieś się schronię. Na pewno tobie to nie grozi i nam też. Zapraszamy Państwa na rock'n'rolle. Zapraszała osobiście Kora. Zapraszam serdecznie.